Trwa cyrk ekipy Donalda Tuska z przejęciem mediów publicznych. Są środowiska, które ostrzegały przed stosowaniem cenzury zakazanej konstytucją. Rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin Paweł Czyż wskazywał w wywiadzie z 19 września dla portalu prawy.pl możliwe rozwiązanie. Chodzi generalnie o kilka rzeczy. Po pierwsze, to objęcie Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin prawie pełną cenzurą w mediach, zarówno publicznych, jak i opozycji. Związanych z opozycją, prawda? Więc zostaliśmy objęci pełną cenzurą, również w depeszach Polskiej Agencji Prasowej. Sporo rzeczy robimy lokalnie, sporo rzeczy robimy w kraju. Niestety nie jest to relacjonowane. To jest pytanie oczywiście o kondycję mediów publicznych. Nam się wydaje, że proponujemy to, aby przyjrzeć się mediom publicznym i na przykład przedstawić projekt, który oddawałby prezentowanie poglądów na przykład w kanale TVP1 obozowi rządzącemu, a w informacjach na TVP2 opozycji. To by powodowało, że jest jakiś pluralizm.